Hejka, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was do obejrzenia mojego 17 dnia vlogmas. Przed chwilą wróciliśmy ze spaceru i muszę Wam powiedzieć, że pogoda za oknem i na zewnątrz ogólnie jest iście marcowa, jest ciepło, słonecznie, śniegu już praktycznie nigdzie nie ma, chyba że gdzieś tam jakieś takie malutkie skupiska zbitego, brudnego już takiego śniegu, plus krajobraz wydaje się taki zgniły, wiecie o co chodzi, takie odcienie zieleni są dosyć nieprzyjemne, jak również te wszystkie liście na ziemi i tak dalej, więc poczułam się jakby był marzec, a wcale nie ma marca, za tydzień mamy Wigilię i w to też nie mogę uwierzyć, że ten czas tak szybko minął i już praktycznie mamy święta, a później standardowo święta, święta i po świętach. I znowu będę czekała cały rok na kolejne święta, ale zawsze gdy już mija czerwiec, to ja już sobie myślę, aha, już wkrótce są święta i już wtedy zaczynam tak bardziej odliczać, taki mój urok. Papuch zdradził mi, że jest strasznie zazdrosny, ale o co? Już Wam mówię. Otóż jakiś czas temu wymieniliśmy się miejscami spania na łóżku. Teraz on śpi od okna, nie ja, a ja od brzegu. I odkąd dokonaliśmy tej zamiany, Dziudziek przychodzi spać do mnie i śpi na mnie albo obok i tak dalej, i tak dalej. I papuch jest strasznie zazdrosny. Już mi tutaj proponował zamianę miejsc z powrotem, ale się nie dałam i się nie dam. Moja teoria jest taka, że po prostu Dziudziek za mną bardziej tęskni i tyle niż ze papuchem, bo papuch go zostawia, gdy do pracy jeździ, a ja jednak z nim tkwię tutaj i jestem cały czas. No, poza jutrem, bo jutro się też wybieram do pracy, więc przypuszczalnie jutrzejszy filmik będzie taki dosłownie 5-minutowy, ale no, trzeba to odbębnić i mieć z głowy, tym bardziej, że to jest mój ostatni dzień pracy przed świętami i już się nie mogę tego dnia, a właściwie jego końca, doczekać. Oczywiście dnia w pracy. Mam Dziudźka. Udało się papuchowi go mi przywlec, więc obetnę mu pazurki, bo nadszedł najwyższy czas na to, więc zróbmy to, zadbajmy o Dziudźka przed świętami, obetnijmy mu pazurki. Ależ pom, ależ pom. Cyk. Teraz się zabiorę za farbowanie odrostów, bo nadszedł najwyższy czas. Ostatnio znacznie rzadziej je farbuję, to znaczy nie raz w miesiącu, tylko na przykład raz na 6-7 tygodni, bo mi się nie chce, to raz, a dwa, nie chcę ich zbytnio przeciążać. I z racji, że teraz mam przedziałek po środku, zacznę właśnie od tego miejsca, żeby to lepiej się wszystko razem rozjaśniło i żeby ta farba lepiej chwyciła i pod tym kątem, pod kątem farb nic się u mnie nie zmieniło, to znaczy używam standardowo tej farby, bo jest na moje włosy najlepsza, z tym, że trochę ją przeciągam dłużej niż jest w instrukcji, ale mniejsza z tym. Zawsze po farbowaniu używam to odżywkę i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o odżywianie moich włosów, zapomniałam ostatnio o tym wspomnieć. No bo tak rzadko to robię, że zapominam. Samo farbowanie nie trwa jakoś długo, ale czekanie, aż to wszystko się zrobi, rozwinie i zacznie działać, to już jest zupełnie inna bajka. Tak czy siak, na szczęście nie trzeba tego robić codziennie, tylko raz na jakiś czas. A z racji, że w przyszłym tygodniu przypuszczalnie będę zajęta innymi rzeczami, uznałam, że dzisiaj jest idealny moment, idealny czas na to. Tym bardziej, że wczoraj naolejowałam te włosy, więc czemu nie? I standardowo do dwójki daję jedynkę. Później razem mieszam i nakładam na włosy. Z dala od Dziudźka, rzecz jasna, żeby nic się tutaj nie podziało mu. I zawsze po farbowaniu sprawdzam, czy gdzieś czasem coś nie skapło, żeby on czasem nie nadepnął albo nie liznął. Bo tego bym nie chciała. To byłaby wtedy masakra. Ok, myślę, że jest już w porządku i odpowiednio wymieszany. Ściągam końcówkę i tak naprawdę nie używam żadnych grzebieni ani nic, tylko dokładnie rozczesuję te włosy, żeby nic tam się nie podziało. I jazda! Thank you.
właśnie wróciliśmy z pracy oboje i przyznam szczerze, że nie mogłam się doczekać końca. Papuch jutro ma wyjście z pracy, co jest bardzo fajne. Ale o 14. Będzie biba. O 14:30 zaczynają, czyli już w trakcie pracy jadą do knajpy, później na kręgle, bo ich szef bardzo lubi kręgle. I no, to jest super sprawa, gdy rzeczywiście zaczyna się taki event w trakcie pracy, bo jednak płacą ci za to, że jeszcze idziesz, plus płacą ci za jedzenie i za wszystko. Także na duży, duży plus, ale z drugiej strony w środę muszą wrócić do pracy. I to jest to, gdyby było w piątek, to byłoby idealnie, no u mnie było w sobotę, więc tak na dwa razy, no ale z dwojga złego zawsze to jest coś i zawsze fajnie zjeść za darmo na koszt firmy, a nie płacić za swoje żarcie tak naprawdę. Ja pierwszy raz będę chory. Kiedy? Po jutrzejszym dniu. Gdzie będziesz chory? Nie będziesz chory. Dlaczego? Zapomnij, nie w tym roku. Brzydko mi mówisz. To taka prawda. O, Buniek już tutaj jest strasznie podekscytowany. Pełna inwigilacja. Dobra, dobra. Że Maśka tutaj jest, cały czas się do mnie klei. I myślę, że jeśli chodzi o jakiekolwiek update'y, to dzisiaj nie mam żadnych. Choćbym chciała, ogólnie mam zły nastrój, więc skończę dzisiaj szybko. Bosa! Bo gdy mam zły nastrój, to lepiej mnie nie ruszać po prostu. Żaden komplement nie działa. Jedyne, co by zadziałało, to... Postysiaczek na ludzie, nie? Albo trochę więcej. Więc myślę, że osłodzimy sobie już dzisiejszy dzień i zabierzemy się za nasze kalendarze adwentowe, bo na pewno i Dziudziek tego pragnie. Papucha, koty. Papucha. Papucha. Wielko, uśmiechnięty. Zaraz zobaczymy, jak długo ten kot będzie papuchowy. Łaciuniu, kalendarze! Gdzie jest? 18. Dzisiaj mamy 18 dzień grudnia. Co to jest? Co to jest? Łakomczuch, żarłok, co to? Chyba na to czekał. Ja i moja niesforna grzywka. 18. Lepiej, żeby było coś dobrego dzisiaj, żeby nie była zła. Czuję, że będzie szokobąs. W rzeczy samej szokobąs. Papuch. Co? No, otwórz mi ten. A ty co się łasisz? Nic dla ciebie już nie ma. Myślę, że w tym momencie zakończę już swój dwudniowy filmik, ten mały vlogmas. Mam nadzieję, że on Wam się podobał i widzimy się w kolejnym wkrótce, czyli jutro. Buźka. Ciao.